Siemano, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja nazywam się Reddy, dzisiaj jest to kolejny odcinek. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy w Warszawie, w hotelu. Niestety już z niego wychodzimy, ponieważ jedziemy na stadion Legii. Będziemy grać mecz przeciwko gwiazdom telewizji, youtuberzy kontra gwiazdę telewizji. A jak wam się taki film spodoba, koniecznie walnijcie łapeczkę do góry, zostawcie fajny komentarz i wiecie, o co chodzi, no, oglądajcie. Muszę was pochwalić, że bardzo fajnie te lajki zostawiacie, dlatego dzięki, jedzie, oglądacie. I my wychodzimy z hotelu, ponieważ zaraz nas z tą wydupią, bo musimy się wymeldować szybko. Siemano, jesteśmy na stadionie Legii już. Zobaczcie sobie, jak to wygląda z tej strony. Jesteśmy ogółem na VIP-ie. Dostałem taką plakietkę, że jestem VIP-em, mega, mega miło. Pierwszy raz jestem na takim stadionie, po prostu od tyłu, z VIP-a, że tak powiem. I mega to wygląda, naprawdę. Wielu z was pewnie będzie się pytać po prostu, jaki jest team, tak? Ogółem nasz team macie podany w opisie, tak? Naszą ekipę, ponieważ tych youtuberów jest nawet dużo, a wszystkich na pewno nie zapamiętam. Jesteśmy na samym dole, tutaj dowiedziałem się, że tam są rozgrywane mecze polskiej reprezentacji. Teraz jest jakiś półfinał. Nie wiem, ile oni mają lat, ale to jest polska reprezentacja, jakieś młodziki teraz mają z Ukrainą jakiś półfinał. Będą grać o finał. Idziemy teraz coś zjeść ogółem. Czekamy na naszych, żeby wyjść, poćwiczyć sobie troszeczkę. Mecz będzie ogółem transmitowany na TVP w telewizji, ale jaja. Fajnie się składa, bo widziałem, że tam już bliżej jest i tak dalej, więc chyba nasi przyjechali. Idziemy na Golda teraz i pogadamy, co tam się będzie działo. Najlego. Co? Jak twoja forma na dzisiejszy mecz? Myślę, że jest w porządku. Naprawdę jest dobrze. Bywało gorzej i teraz jest lepiej. Idziemy do naszego trenera reprezentacji Polski, ponieważ tutaj jest. Spróbujemy ogarnąć pozdro od niego. Zobaczymy, czy się uda. Szukamy selekcjonera. Jest, jest, widzę go. O nie, pada. Pada. Zobaczcie trenera. Spójrzcie, idzie tu. Jest selekcjoner reprezentacji Polski. Tam idzie w białej koszuli, pierwszy. Powiedz coś do vloga, wariacie. Ja powiem tak, że sobie zepsuję włosy przez ten deszcz. No, zaczyna padać deszcz ogółem, nie wiem, jak będzie z tym meczem do 16. Musimy wytrzymać po prostu, musimy wytrzymać. Mam nadzieję, że zaraz będą krzyczeć i zapowiadać PNT CMZ Football. No, dokładnie, niech nas zapowiadają ogółem. Wszyscy trzymamy kciuki za internet, żebyśmy to wygrali. Tam jeszcze jest Sebastian Mila stoi, zobaczcie. Idziemy ogółem do szatni, bo chyba już możemy wejść do szatni. Chyba możemy. Będę wam dawał relację, ogółem organizacja jest zajebista. Tego się nie dopisać, jak jest tutaj mega fajnie zorganizowane to wszystko i idziemy do szatni teraz. No, koniec mojego gadania. Dziewiątka. Nawet jak tam forma gwiazd do drużyny? No to do ciebie trzeba mówić. Nie no, ile dzisiaj wygrywamy? Ja myślę, że tak 3-0, ja strzelam 2, a ty 1. Dobra? 3-2. Dobra, robimy tak? Która to jest szatnia? Tutaj. Jestem tutaj. Jest. Jedi. Napisane. Ale jajka. 28 numer. Dobra, przebieram się. Kaluch, wariacie. Pozdrowisz widzów? Kurde, dzisiaj musi być zwycięstwo. Pozdrawiam. Damy radę, nie? Win będzie, mam nadzieję, kurczę, że forma dopisze. Tak jak wczoraj w treningu. Wczoraj mi bardzo dobrze szło, ciekawe jak no, dzisiaj. No, dobrze grałeś. Ty dobrze lecisz w głowę w piłę. No bo ja, ty, jak grałem i gram cały czas, także pozdrawiam. No, przebraliśmy się już ogółem. Biedronka, nasz sponsor. Jak się będziemy klepać, to tutaj wiecie o co chodzi. Biedre. Przebrałem się, tak wyglądam. Napis, pokaż. Jest Jedi napisane. Idziemy na stadion, na murawę, zobaczymy jak pogoda. Nie wiem, może pokopiemy w piłkę, jakiś trening jeszcze. Zapraszam na mojego Instagrama, fotki. Elo. O, Jon. Jedi. Witajcie. Ja mam na imię Sebastian Mila i serdecznie pozdrawiam wszystkich. Obserwujących się tak mówi? Tak. Obserwujących. Jedi. We'll be right back.
Pozdrawiam widzów Dziedego, którego jest mi bardzo żal, bo za chwilę przegra z nami mecz z Fremotem. Sorry, przykro mi. Dobra, dzięki. Słuchajcie, pozdrawiam kanał Dziedego. A ty jesteś Dziedzi? Tak. Pozdrawiam. Dobrze, my się przebraliśmy, właśnie jesteśmy na strefie autografów. Tak to wygląda, proszę zobaczyć. Jest dobra wiadomość, z nami gra pan Mila. Na pewno go znacie z reprezentacji Polski. Mamy takiego ziomeczka. Wygramy to raczej. Będzie okej. Okay. Trzeba wierzyć, co? Trzeba wierzyć. Trzeba wierzyć, a ja myślę, że nawet są podstawy do tego, bo można coś ugrać. No będzie możemy, dobrze. Możemy, naprawdę możemy. Mówię, pan Sebastian będzie naszą głową i może nas nawet ustawi fajnie i powie, co robić. Tak, mam nadzieję, że tak, ale ja myślę, że po meczu już będziemy mówić, o, bo wiecie, gorąco było. Tak. Właśnie wyszedłem ze strefy autografów, teraz będziemy zmierzać, nie wiem, do szatni, na jakiś trening i już się nie zobaczymy pewnie przed meczem, to jest ostatni raz, teraz tylko dobry trening, dobre ustawienie i pokażemy, że internet da radę. Graliśmy 4-3. Mega, mega było, mega zabawa, mega ludzie. Dziękuję. Dawaj, Kuba! PNTCM Zetnik, nie zapamiętaj! Kuba! 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 Rób tak! Zetko! Kochani, dostałem upominek, mega miło. Od organizatorów, fajnie, że o mnie pomyśleli. Teraz będziemy schodzić do szatni się przebierać, bo jesteśmy zmęczeni, też pewnie będziemy jeść i jedziemy do hotelu. No i jeszcze wam, uważaj Wojtek, bo kable. Będziemy jak coś się do was odzywać jeszcze, a teraz idziemy do szatni. Chodź. Siemano kochani, słuchajcie, się już przebrałem, wszedłem z szatni, umyłem się, trybuny już totalnie puste, nic się tutaj już nie będzie działo. No mam nadzieję, że wam się taki vlog spodobał, jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki do góry, słuchajcie. Przepraszam, że w tym odcinku nie pozdrawiałem widzów, ale po prostu no nie zdążyłem, nie miałem na to czasu ani głowy, żeby poszukać tych widzów w komentarzach, ale jak chcecie zostać pozdrowieni w następnym odcinku, napiszcie koniecznie komentarz, koniecznie z waszym imieniem. I co, ja będę kończył, dzięki, że pooglądaliście, widzimy się w kolejnych odcinkach, co jeszcze? Chyba tyle, no. Mega miło było poznać tych wszystkich youtuberów, tych wszystkich piłkarzy klasy światowej. W ogóle ze mną grał Mila w teamie, Sebastian Mila. Boże, jakie przeżycia. Chcę wam tylko powiedzieć, że warto wierzyć w swoje marzenia, warto wierzyć do końca, bo słuchajcie, ja 2 lata temu siedziałem przed monitorem, zapewne jak ty, albo przed telefonem i marzyłem. Po prostu marzyłem, żeby być z tymi wszystkimi youtuberami przy jednym stole, w jednym hotelu, w ogóle spotkać się z youtuberem. To dla mnie było mega, mega wyczyn i to było dla mnie po prostu nie do osiągnięcia. Teraz proszę bardzo, mija 1,5 roku, a ja po prostu jestem tu, gdzie jestem. Jestem z tymi wszystkimi youtuberami. Widzę to wszystko z ich strony i no, warto wierzyć w swoje marzenia, spełniajcie się i życzę wam wszystkiego dobrego. Taki filmik troszeczkę, nie wiem, pouczeniowy, czyli nie wiem, jak to nazwać. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnych odcinkach. Sorry, że włosy... Ty, no możecie teraz napisać szybko w komentarzu, czy lepiej jest mi w takich włosach rozwalonych, czy postawionych? Bo ja mam wrażenie, że lepiej mi jest w rozwalonych włosach. Nieważne. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnych odcinkach. Adrian, chodź, pożegnamy się z vlogiem. To koniec. Tak, to już jest koniec, słuchajcie, ale takich końców... No, można chcieć dużo. No, super, wygrana, nie? Wygrana, internet rozwalił. Trzymajcie się przy BMP-ach. 3-4.